Next. Jeszcze zastanawiam się nad słowem runicznym Shael Iyothul. I to jest harf. I ma cannot be frozen. Aczkolwiek wolę cannot be frozen z Shael Edha sobie pozyskać na spokojnie. Dobry wieczór, siema Mercy. Siema. Jak życie? Elegancko. Bardzo fajnie, sympatycznie. Nagrywamy właśnie poradnik. Poradniko Gajda Zelota. Właśnie dofarmiam sobie te masy. I trochę levela przed wyruszeniem dalej w drogę. No jak zrobimy starożytnych, dobijemy szybki level, to chcę, żeby ten level był trochę wyższy. I boom. Proszę bardzo, fanatycyzm. Ale 75% skit. O, HP trochę wzrasta. Maciejonek! Bardzo dziękuję. No i co? Zaczynamy nocny hype train. O, balista czy drugi. Zaczynamy nocny hype train. Bardzo dziękuję, Maciejonek. 7 miesiąc, pioneczka. No to jedziemy, no to jazda, stare, to jazda. Piona. Jeszcze fizyk zapodał dla Mercyowi. Dzięki wielkie. O, cold damage. Cold damage na tym. Świetnie, będę zamrażał troszkę. Słuchajcie, ruszamy z hype trainem już na drugim poziomie. Fizyk, dziękuję ci bardzo, stary. Wailor, broda to jest prosta sprawa. Jak nie dbasz, to nie posiada i tyle. Kto nie rozumie, ten pewnie nie posiada, broda wiele dodaje. A też wymaga, kropka. Oczywiście. Oczywiście. No, także proszę bardzo, mężczyzn. Co będziesz tak bez słupka siedział? Fizyk od ciebie zadbał. O kurde. Ale nie fartownie, zaraz ginę. Dobra, next. Wziąłem serklet z nadzieją, że to będzie 3 OS, ale niestety. Next, next, next. Farmimy. I Don Tomalo! Nike odzyskuje od Don Tomalo, Essa. Jechana. Piątkowa jechaneczka jest dzisiaj, widzę. Piątkowa jechaneczka. 50% na drugim poziomie. Jedziemy dalej. Dobra. O, już czuję poprawę w damage'u. Już jest coraz lepiej. Attack speed, attack rating 140%, nice. Mamy potężny attack rating teraz już. 5 i 6000 zil attack rating. Fajowo. Parę leveli, jeszcze z dwa levele, może z trzy i zrobimy imbiu. Go, 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 go! Jaka jest piątkowa, jak już sobota? Jaka piątkowa, jak już sobota, cycu? Faktycznie, już sobota. Ariku, na wesele idziesz? Co ty gadasz w ogóle? O, combat skills! O kurde! Combat skills plus jeden? Combat skills plus jeden... Allres 28. Nie wpłynie to za bardzo na mój damage. No. Wybieram jednak odporności, tak czy jak. Whatever. Czyli to jest wesela przyjeżdża, Żariku, co ty gadasz? No, koliber, mięso, łe! Co ty, jak my wege jesteśmy z kolibrem teraz? Idziemy. Opowiadaj, Ola, jaki dzionek. Mocny. Trzeba się zrelaksować, już niedługo się zrelaksujesz w Krakowie. Unified, trophy. Lecimy dalej. Next.
Lecimy. O, tak fajnie by było tutaj do 20. Do 20, do 52, 3. Sobie dobić. Jakiś IRL event nadchodzi. Oj, tak, Don Tomayo. Tak, tak, tak. Spotkanko jest generalnie w Krakowie. 4 i 5 września. Spotkanie widzów. I jak coś to wbijaj. Jak coś to każdy jest zaproszony. Jest to w hali Forum Przestrzenie. W Krakowie. 2 dni. Te necesitas. Widzów i ludologów, dokładnie. Haj, to ukończony, bardzo dziękuję jeszcze raz. Fizyk, Don Tomayo, Macijonek i Gore i Hachulec. Wielkie dzięki. Marcelina, zasnęłaś? Mówisz, że taki gameplay jest nudny. No to mega miłe. Ludzie mówią, że zasypiałem przy mnie, to jest giga spoko. Aliku, 26 godzin? Aliku, dla ciebie to jest luz, nie? Ja wchodzę na twojego streama, a tam 28 godzin in. Mówię, ja najdłuższy stream, jaki robiłem, to było 32 godziny i to był poprzedni ladder, jak dobijałem level na HC-ku. To była masakra. To była totalna masakra. Flenched Mace, Shamshir. Next. Czy robienie Feniksa na Jawazący dobry pomysł? To jest zajebisty pomysł, oczywiście. Storm Shield i Phoenix to są takie dwie konkurencyjne tarcze. Dużo osób wybiera Storm Shield, bo to jest potężny damage reduction, nie? To jest największy damage reduction w całej grze w jednym itemie, 35%, ale Phoenix daje świetny komfort gry. Ja jestem fanem Phoenixa i najchętniej grałbym z Phoenixem w Jawazące. To jest twój wybór tak naprawdę. To jest twój wybór. Mając Phoenixa nie będziesz miał takiego damage reduction. Grając HC wybrałbym Storm Shielda, na pewno. Grając SC wybrałbym Phoenixa, na pewno. Także tu jest, wiesz, tutaj to od ciebie zależy. Na pół siedząco dopiero się umyłam i wskoczyłam w piżamkę. Nice. Wiecie, jakieś proseczko było, czy coś takiego? Jakaś posiadówka po prostu... Tyrant Club... Czy jakaś posiadówka dłuższa, bo jest piątek i w końcu można wychillować. O kurde, ale mocne! Fiori, Volcano, Fisher... Mocne, mocne, mocne! Też można grać Phoenixem na HC, pewnie. Ja wolę Storm Shielda akurat na HC. Bo zawsze można przetrwać jakiegoś laga dziwnego. Zawsze trochę więcej hitów i tak dalej. Okej. No dobra, to jedziemy w Sacrifice. Kapkę większy damage, to już poświęcenie, to jest już bezpośrednia synergia do zapału. Więc już każdy poziom to będzie trochę więcej damage'a. Czyli zalewako jesteś, o kurde, ale drążki pochłonęły, co? My już powoli kończymy z druga. Mercy, równojawce. O tak, najbiedniejsza wersja, jasne. Równojawce jest git, nie? Ale jak potem masz, możesz mieć Storm Shielda, to wolisz Storm Shielda oczywiście. Albo Phoenixa. A z braku laku równojawce jako kolejny pick, jasne. Zrobiłeś trening jogę jednocześnie? O skurwiel. Podwójne treningi dzisiaj. Dobra. Next. Ah.
Buenas tardes. Buenas tardes. Idziemy. Wyrzucimy wtedy ogarnij DC. No, spoko, spoko. Spoczko, spoczko. Ja po Steamie na razie nie będę dostępny w ogóle, nie? Ja sobie muszę odpocząć, bo już wybobiony jestem. 8 godzin on. Na pewnym pipe'ie. Także potem robię jakieś jedzonko i tak dalej, to tam potem nad ranem zerknę. Co i jak. Muszę jeszcze pociąć rzeczy do YouTube'a. Przygotować na cały tydzień. Dobra, next. No, ale tak intensywnie, Robsko. Intensywnie dzisiaj na maksa. Dużo gadania, dużo ten. Bo ci tak jakby, wiesz, 8 filmów poszło. Także bardzo fajny dzionek w ogóle. Jestem ciekawy, muszę teraz dużo pracy jeszcze pociąć to wszystko, zrobić, porobić miniaturki. Wszystko dzisiaj i dzisiaj już wypuścić film najlepiej. O 6, 7 jakoś nad ranem, żeby było. Dobra, Ola, dobra, Ola. Jak będę miał czas, to zerknę. Mam dużo roboty jeszcze dzisiaj, wiesz? Mam dużo roboty, ale jak będę miał czas, to zerknę. Okej, okay, next. Man on fire, to co pod koniec miesiąca się widzimy? Czemu? Nie, nie, nie. Właśnie teraz częściej. Chcę, planuję właśnie, żeby teraz codziennie były filmy jakieś na YouTube i... Dzisiaj dużo pracy mam jeszcze, nie? W nocy. A z niektórymi widzimy się poniedziałek, wtorek. Z niektórymi widzimy się poniedziałek, wtorek, więc zajebiście. A w sensie nowego sezonu, pewnie. Kurde, czy ci ucznicy są tam zawsze? What the fuck? I jeszcze z fanatyzmem. Giga ciężko, nie no, idę ten. Na MC się widzimy. Dzisiaj nie mam czasu. Dzisiaj mam dużo roboty, wiesz? Do rana będę ogarniał rzeczy. Także ja całkowicie się wyłączam z Discorda, zewsząd. Muszę się skupić na pracy. Okej. A co, lecisz MC teraz, Ciri? Cały czas? O kurde. Keres też nieprzyjemnie. I oczywiście co? Enslaved. Bardzo dobrze, ogarnij ten. Ogarnij, ogarniaj. No nie, nie, dobra, to nie ma sensu. Nie, nie, GG. Przechodzimy na P1. Bo to nie ma sensu. Za długo trwa i jak jest chociaż dwóch łuczników albo dwóch Spearmanów, to po prostu nas wykrwawiają. Players one, let's go. Nie mam aż takiego damage'a już teraz. Przerabiasz drzewko. Nice. Nice, nice, nice. Oho. Tak jest. Tak zwane wybombienie przy loadingu. To jest klasyk. Raz na dzień musi takie coś być. Raz na dzień musi takie coś być. Wróciliśmy. Albo i nie wróciliśmy. Halo. Czyli nie wróciliśmy, tak? Breastplate. Next. Wróciliśmy. No. Raz dziennie na loadingu musi tak być. Nie wiem, o co chodzi. Wybieram WP-ek.
I cały komp ma Freeza na pół minuty, nie? Łącznie ze Steelem, ze wszystkim. Myszką nie mogę ruszać, nic. Okej. Battle Belt. Ciekawe. Siema, okej. Siemaneczko, okej. Tak, do drugiej gramy i kończymy streamka właściwie. Może dobijemy jeden level jeszcze? Oho, już myślałem, że znowu. To było dobre combo. Cold Fire Poison Res. 18 życia, nice, biorę to. To jest już zawsze coś. To jest zawsze coś. Frost Nova jest świetna, ale... Ale już naprawdę nie pobiję tego paseczka. 18 life i 3 cold res i jeszcze poison redung. Poison length reduced. Tak, restartuje się wirus normalnie. No, ci łucznicy są tak jakby, można powiedzieć, wręcz przypisani do tej miejscówki. Niesamowite. Divine Scepter dropią już. Mocne rzeczy. Mocne rzeczy. Bardzo mocne rzeczy. Ola. No tak, 51 level, właściwie możemy ruszać potem już na ten. Możemy ruszać na piąty akt. Myślę, że spokojnie. Ale no musimy potem jakoś pozyskać te itemy. Nawet będziemy mogli się zastanowić, czy by nie przejść po zabiciu Bala, czy by nie przejść znowu na Holy Fire na chwilę, żeby potem wrócić na Zilla i fanatyzm. Jako ostatni respekt. Respekt. Tak może być też, bo nie mamy szans robić krów w obecnym stanie. A na Holy Fire'ze z dwoma kaflami damage'a już tak. Fire Resist, charm, bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. Emily, znowu nie możesz zasnąć? Co ty gadasz? Chyba musisz aplikować melatoninę, wiesz? Latoina mega pomaga z zaśnięciem. Nie na każdego, ale ja polecam. Ja polecam. Dobra, wywalam ten Colt. Też nie może być tak, że jest zawalony cały z tym. Ekwipunek jest. Dobijamy 51 poziom i spadamy. Ej, ta broń się tak psuje szybko, to jest masakra. Ma 20 durability tylko. Miazga jest. PB by się przydało, nie? Już na PB teraz jeszcze za słaby jestem. No, już trzeba będzie myśleć o ewentualnym PB-szczaku. Ostatnie półtora bara. Merd jak się rozwinął przy tym fanatyzmie. Super. Jeszcze jak dostanie Reality Vital Soul, to Merd będzie takim zabijaką, że się w pale nie mieści. O, będzie całkowicie miażdżył. Nie robimy barbów na tym. Na tym save'ie w sumie. Znaczy na tym save'ie. Na koszmarze nie robimy barbów, wolę wam barbów. Mam tyle run z hrabiny na koszmarze, że wystarczy. Gorzej z bazami. Bazy nie dropią. Żadne.
Ale to może być spowodowane tym, że mam Tarnhelm. I dzięki Tarnhelmowi w sumie dostaję dużo unikatów, i to ciekawych. Ale może też stopuje to potencjalne bazy przed dropem. Bo pamiętajcie, że każdy procent Magic Findu no mocno wpływa na to, że zamiast szarego albo białego itemu wypadnie na przykład niebieski. Trzymaj się, Bartce, dobrej nocki. Dobrej nocki, stary. Licz skaczących na dinów przez płotek. Ariku, o, to jest świetne. To jest też świetny patent. Dobrze powiedziałeś, Ariku. Emilis, licz skaczących mnie. Dobra, robimy dwa ostatnie rany na Aldricha. 51 level wbity. Cały czas teraz bombardujemy życie, żywotność i poświęcenia. Pyk i poświęcenie. Zawsze to troszkę więcej damage'a. I tak mówię, każdy poziom jest bardzo ważny, ponieważ level, pomimo tego, że nie widać tego w statystykach, to zwiększa szansę na trafienie przeciwnika. To jest bardzo mocne, to jest bardzo ważne. Pike. Uuu, o Jezus, ale do... mocne. Mocne, 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 mocne. ED 47 maximum damage, attack rating. No, podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. No, może nie dla nas, ale najemnik. Fizyczne obrażenia są najważniejsze, bo to fanatyzm będzie zwiększał te obrażenia fizyczne. Nice. Kira Guardian, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ah, Harry. Fizyk dzisiaj jest, kurde, fizyk dzisiaj, no, fortuna się do niego uśmiechnęła. Chodź, chodź, najemniku, potrzebuję cię. Dawaj P3, tak dobrze nam idzie. Najemnik, 250 do 635. No, już czuć poprawę DPS, już to czuć. To może jeszcze jeden levelek. To może jeszcze jeden malutki levelek. Na P3. Zobaczymy. No, kosa, kosa, pięknie. Stonskin, ciężko. Stonskin daje też taką odporność trochę na crushing blow. Plated belt, blade buckle. Dobra. To już nie jest interesujące. Mam lepszy pas w sumie. Odporności, wszystko. Giga spoko. Z tymi odpornościami jest. Jeszcze mam ten Neflum. Ja mam potężny zapas odporności na tym palku. Potężny zapas odporności. Gorzej by jest z tymi bazami, nie? Więc też, jak mnie przepyli, pójdziemy na ten lower kurast i sobie zbombardujemy stojaczki, wiecie? Właściwie, zaraz będę to testował, zaraz sobie to potestujemy. Bo taki shell edge zdobyć byłoby świetnie, już od razu. Noc młoda, wariaty, siema Ados, noc młoda! Siema, siema! Okay, feel much stronger now. Kirys, co ty gadasz? Wiedziałem, żeby zrobić parę ranów więcej. Duriel, strzel, moi drodzy. Cannot be frozen. GG. Potężny def. Cannot be frozen. Ojejku. Dwa razy mniejsza szansa, że typ mnie uderzy. Let's fucking go! Let's fucking go!
Mamy defensywę, teraz tylko potrzebujemy obrażeń. Mówiłaś, że cheaty. Bang! No, warto było zostać jeszcze chwilę. No to zostaniemy jeszcze chyba chwilę. Cudownie. Kiryz ma to do siebie, że ponieważ jest, pomimo tego, że wygląda na ciężką zbroję, to jest lekką zbroją i nie odbiera nam. Nie odbiera nam ten. Nie odbiera nam kompletnie o szybkości poruszania się. No nie wierzę w to. Cannot be frozen, 4 resy, mnóstwo życia, mnóstwo siły, mnóstwo defa. Jestem zmaksowany, jeżeli chodzi o resy, rewelacja. Do tego spokojnie mógłbym tutaj socket robić, ale nie chcę, bo potrzebuję tych baz. Potrzebuję tych baz. Potrzebuję teraz broni dobrej. Potrzebuję teraz dobrej broni. Dobra, tam dociągniemy do 5 Raven. No, teraz na pewno jeszcze trochę pociągniemy, bo jest grubo. Ile Magic Findu miałem, że to dropnąłem? 45 MF-a. Easy. No to jestem teraz czołgiem, bo nie dość, że mam teraz... Okej, blok mi już trochę spadł, więc muszę ten dexterity dodać przy następnym level upie, ale generalnie to ten. Generalnie to jestem na piekło gotowy. Neflum może pójść dla najemnika albo na coś innego. Zobaczymy. Who needs Raven when you have Duriels? Yeah, exactly. I was thinking about Shellet as well, or anything, or maybe half heart, like Shell Io Tchul, but not needed, or Wisdom Helmet. Oh, who cares? Duriel's Shellman for the win. Teraz się wluk, ale połyski ruszyło. Mówisz, Ados? No to zdróweczko, Ados, zdróweczko, Ados. GG. No, GG. Na pewno jeszcze trochę podlevelujemy. Jak takie dropy są tutaj, to zostajemy, słuchajcie. Wow. Trzymaj się, Darwyszek. Trzymaj się, Darwyszek. Dzięki za dzisiaj, dzięki za piąteczek. Następnego. Trzymaj się. BOOM! Asiu. Wpadki. A, Zaki z Neflum to jest przeklamowane już teraz. Neflum jest przeklamowany. Pokaż ten szamsi. Niestety. A mówiłem? Mówiłem, że czuję, że ten paladyn będzie bardzo... Będziemy jechać na unikatach. I jeszcze powiedziałem coś, co myślę, że będzie prorocze tak czy siak. Że na piekle jakaś Hyruna nas czeka. Druga sprawa, czy tej Hyrunu użyjemy w ogóle, ale... Wydaje mi się, że nas coś czeka jeszcze. Wilhelm? Ojejku. Gilliam's Face, tak? O Jezu. To była przesada, chociaż raz było blisko. Z Mephista wypadł rzadki ten Winged Helmet. A z rzadkiego do setowego bardzo, bardzo blisko. Next. Level up. Zaraz. Nie no, to powiem szczerze, że jestem tak poniesiony tym Kirysem, że jeszcze sobie walniemy, nie? Jeszcze sobie walniemy tam ten level, jeszcze następny level. No mówię, czym dłużej tutaj posiedzimy, tym lepiej. A jak gra zaczyna oddawać, no to nie chce się kończyć. Sam nie widziałem, że uwa jeszcze odpalę, więc ja już nie chcę po prostu o mnie. Co, odpalasz uwa, czy nie? Levelek. Stary hazardzista. Coś w tym jest, coś w tym jest. To jest taki trochę gamble, nie? Otwieranie takich paczuszek cały czas i pokonywanie potworów, nie? Jak najbardziej coś w tym jest. Okej. Blok, blok, blok. Jagged Star. Polax. Polax na mnie. Ciekawości sprawdzę, trzy sokety.
Ja już jestem tak zdesperowany, że chyba nawet w Polaksie będę robił Real Tirtal Sola, wiecie? Że nawet w Polaksie zrobię olśnienie, żeby cokolwiek miał takiego z jakimkolwiek damage'em. A, u teściów jesteś, Ariku, okej. Okej, okej. 52 level, zalocik. Myślę, że powstany. ,500 attack rating. Ładnie. Dlatego dałem pierwsze wzilla na maksa, żeby mieć lepszy attack rating. Gdybym miał lepszy gear, albo gdybym miał pewność, że będę miał jakieś, wiecie, anioły, nie anioły i zapewnię sobie jakoś ten attack rating, to polecam wam robić inaczej troszkę. Czyli najpierw zapał, 1-2 punkty max, a potem i poświęcenie max, i dopiero potem ewentualnie zapał max. Bo poświęcenie daje wam 12% obrażeń za każdy poziom poświęcenia w zapale. A sam zapał daje wam też bonus, no nie? Daje wam też bonus do damage'a i do attack rating przede wszystkim, ale nie aż tyle co poświęcenie. Więc jeżeli chodzi nam o damage, no to wtedy poświęcenie maksujemy, no nie? Więc to jest taki, szczegół. Aczkolwiek ja w takim single solo self-foundzie to lubię mieć attack rating tutaj ogarnięty, bo nie mega irytuję jak nie trafiam, pomimo tego, że mam dobry damage, więc co mi z tego damage'a jak nie trafiam? Do której jest Team Emily? Wiesz co? No jeszcze jeden levelek, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze jeden levelek. Lewska, może barbarzyńcę zrobić jak Merca. Może coś ciekawego by chwycił i też barbarzyńcę by ładnie wbił chyba. Tak, tylko nie mam, wiesz, nie mam ten... Nie mam itemów do barbarzyńcy. Nie mam żadnych baz. A na tego najemnika już coś tam wpadło. I ten najemnik daje mi Blessed Aim, również błogosławioną celność, więc zdecydowanie wolę mojego zioma, wiesz. Aura jednak jest mega ważna i to trafianie. Błogosławiona celność dużo daje, nie? Jeszcze mógłbym pójść w najemnika z aurą mocy. Najemnik z aurą mocy też jest ok. No i oczywiście ultimate, wydaje mi się. Pójdziemy na piekło, pójdziemy w najemnika ze świętym chłodem. Oj, zdecydowanie. Zobaczymy jak będziemy sobie radzić, jak nam skuteczność ataku spadnie. Ale od tego jest ten zapał na maksa, żeby sobie jakoś to poradzić z tym. A święty chłód na najemniku bardzo się przyda. A dziękuję za buziaka. Dziękuję za buziaka. Lwako wszystkich całuje i przytula. I elegancko. No. No, dobijemy 5-3 i będziemy spadać. Myślę, że bardzo ładnie nam się rozwinął ten paladyn. Trzymaj się, fizyk. Dzięki jeszcze stary raz za wszystko. I gratulacje dropów, byku. Next, pół levela. Edek? Nie, nie ma ciszy w sprawie piątego ladera. Pod koniec września jest na 100%. Mamy... Pezradar wrzucił posta na Twitterze, że do paru dni będą szczegóły. Więc albo 22 września o 2 w nocy się zacznie, albo 29 września o 2 w nocy. Taka jest moja predykcja, słuchaj. Nie zdążysz za lewako, jak bije 53, to kończymy. Więc to już naprawdę... Kurde, ale orają. Rusznicy pieprzeni. Rusznicy nie tylko. O, to jest extra strong. Git. Next. Ariku, oczywiście to zależy jak wielkie są te części ciała, prawda?
Jak coś dropnie Vince'a, no to gramy dalej, nie? Ale to musiało być już, nie wiem. To już mało czasu na drop. I tak, to, że przedłużyliśmy jej drop, to Duriel strzel z Cannot Be Frozen. Nie każdy będzie miał takie szczęście, ale tak jak mówię, no jak nie ma się takiego szczęścia z Duriel strzelem, to się po najłatwiejszej, po najcieńszej linii oporu znajdujemy tarczę z dwoma gwiazdami, Shell, Ed do niej. Dziękuję, do widzenia. I to najlepiej taką tarczę ze stojaków z Lubercuras, to też łatwo zrobić. Łatwo zmanipulować te stojaki. I to jest też ewentualność, no nie? Gitara. Pięć-trzy. Jutro sobie zaczniemy, czy znaczy dzisiaj sobie zaczniemy pewnie tak też trochę, że jeszcze trochę na tym ledrichu posiedzimy, że zobaczymy. I dopiero potem pójdziemy dalej. Czym wyższy poziom, tym lepiej. I też na starożytnych będzie łatwiej. Runa Ed. I ostatni run. Tak, normalnie na tym ostatnim runie Ravenfrost albo Soy. Smart klapę masz? Widziałem takie coś w filmie kiedyś. Dlaczego on? Nice. GG! Okej. Koniec. Wbity level, 5-3. Okej. 5-3 wbity. Sacrifice. Kolejny mamy już 7 punktów Sacrifice, za 13 punktów już będzie maksik. Będziemy maksowanymi zolotami. No i tak naprawdę resztę to już potem zainwestujemy pewnie w Holy Shield. Żeby jeszcze mniej dexa było. Może jakiś jeszcze jeden reset zrobimy. Zobaczymy, zobaczymy. Potrzebuję jednej tylko dobrej broni. I tak naprawdę będzie git. Także dzisiaj zajmiemy się właśnie poszukiwaniem tej broni. Jeszcze jeden Sharky? Dobrze. Zrobimy jeszcze jeden specjalnie dla Ciebie Sharky. I jak coś wypadnie, no to będziemy lecieć dalej, nie? Ostatni dla Sharkiego. No ale Koliber, nie mogę się doczekać tego fejmu jutrzejszego, bo wydaje mi się, że to będzie mega bardzo dobry fejm. Jazda. Okej, nic nie pada na razie, nic nie pada, nic nie pada. Nie, nie zdążył mi za lewako. Okej. O kurcze, Warhard i Warhard Boots, coś było blisko unikatu. Barary. Nie, zero spoilerów, stary. Nie, absolutnie. Co ty? No właśnie... Obawiamy się, że się nie powstrzymasz. To będzie lipa straszna, my nie chcemy wiedzieć kompletnie. Co to za oglądanie ze spoilerami by było, Koliber? Czy będzie jeszcze kiedyś D4? No to już pytanie do Blizzarda, czy postanowią iść tą ścieżką, którą idą teraz, czyli całkowicie rujnując tą grę. Czy jednak będą chcieli faktycznie sprawić, że będzie grywalna, ale na razie... Opcja numer 1. Sharky, podkreślenie 84. Sharky!
6 zł 66 groszy. Za jeszcze jeden. Dobrze, niech będzie jeszcze jeden. Niech będzie jeszcze jeden. Także to, czy będzie te 4, to już zależy od twórców. To już... Ja tutaj nic nie mam do gadania. Jeżeli poczuję, że w D4, że D4 odzyskało swoją jakąś, znaczy zyskało duszę, będzie satysfakcjonujące, to oczywiście zagramy. A na razie nie jest nawet blisko. Jewelek. Cztery do life. Także GG. Nasz paladyn. Wow. Amtir. Niestety mały damage. Bardzo dużo Crashing Blow'a, także Crashing Blow nas ciągnie. Duriel Shell. Nie będę nic dodawał tutaj, nie będę nic komentował. Mamy Duriel Shell, mamy Tarnhelm, bardzo ładny też drop. Ancient Splash do wymiany, mamy Sigon. Don Tomalo, 66 groszy. Jeszcze jeden? No dobra. No dobra. Holy shit. Coliver, wolisz piwko sobie kupić niż coś na kupon? A to ja wjeżdżam w kupon, tylko kurde. Trochę lipa, bo ten, niby dam, obstawię kupon, a nie będę oglądał, to nie będzie takiego fajnego... W sumie nie wiem, czy obstawiać kupon. O, kupon spoko, ale jak oglądał na żywo, nie? A tak, to nie ma tej zabawy. Tak zwany laścik. Normalnie przedłużany stream. Zalewako to by się chyba 5 razy już zdążyło myć. No, a jak wypadnie soj, to oddaję wam całą kasę za te donaty, nie? Nie ma to tamto. Ja lubię Robsko, lubię. Dodaje mi to smaczku. No i moi drodzy, niestety. Niestety, ale zrobię jeszcze jednego w ten. Jako ten. Taki jeden ekstra zrobię. Tak, to byłbyś do następnego levela już, Soldiers. Soldiers! Dziękuję za suba! Dziękuję za suba, drugi miesiąc, piąteczko! Piąteczka. Soldiers just subscribed. Rozkminiać potem Tom i rozkminiać potem Jaturę do tego paladyna. Chciałbym tutaj wrzucić. Zasubka level, co nie? Nie. Zasuba dwa rany będą. Nie, o to długo. Kurde, niestety nie możemy jechać na... Nie mogę lecieć na... Po 8, tak to byśmy mieli już chyba 57 albo 56. Musimy na P3, trochę to trwa. Tak, oczywiście Robsko, że może tutaj soj polecieć. No pewnie, że tak. Nie, no tutaj to tak. Tutaj to dużo i to już możemy wydrobić. Tu jest wysoki area level, to jest 60 coś już. Także to fajne rzeczy ogólnie dropią, nie? O, runat cool, ładnie. No a cool, zawsze gitara. Nie, Blizzard Solidarity nic nie zrobił z botami w D2RC. Te pipora joty zalewako. Nic kompletnie nie zrobił z botami, także bociarnia jest na maksa. Bociarnia jest na maksa. Bez zmian.
Niestety. Merc dropnął, no. Dobra. I last one teraz. Last fucking one. Pamiętam, jak przy Szenku wypada Mara na pierwszy... Tak, pamiętam to. Tak. No. Była Marka. Tak, turbo spontan... Było niesamowite. Takie dropy są najlepsze. Tak giga spontanicznie. Szarki! Dobij do levela. No dobra, no to musimy dobić już do tego levela. Szarki, bardzo dziękuję. Ale to mega miłe, zacznijcie się rozstawać. Ale będziemy się widzieć za chwilę. O 18 się widzimy. A może uda mi się już wstawić o 5, 6 pierwszy odcinek tego palka. Popnę to na części. Trochę będzie roboty. Kryję to w ogóle też. Jestem ciekawy, który to w tym momencie, który to jest odcinek, bo mi się wydaje, że to jest odcinek, który wleci za tydzień dopiero. Raven, dobra mordo, ile za to, żeby ściągnął do meetupa? Do meetupa, czyli to byłoby jakieś 70-80 godzin ponad? No to chyba za jakiś milion złotych. Się wydaje. Ale na meetup wtedy nie idę, idę spać. Więc jak coś, to będzie spotkanie nadinowców bez nadina. Switch crossbow, okej. Okay. Dawaj przedłużany. Nigdy nie robiłem przedłużanego streama. Może kiedyś zrobię. Ale ja się boję trochę, że to wpadnę w pułapkę i tam tak pojedziecie mocno, że potem wyjdzie jakiś stream 300 albo 400 godzin, nie? I ja muszę się z tego wtedy wywiązać. Ja się... To jest mega mocne. Ale kiedyś zrobimy przedłużany. Zalewako? Tak, jeszcze jest jeden z lot w Poznaniu, który mnie nie będzie. Ale to Alcia organizuje. Zlot Nadina beze mnie. Nie wiem, właśnie muszę się dopytać szczegółów. Zalewako, bo już zapomniałem. Ty, bo ja bez merca jestem, ale lipa. Bez merca to nie robota. O, właśnie, Ariku, dokładnie. Odpalisz mi streamka z Krakowa, jak się spotkacie, a ja będę grał i cisnął dalej przedłużany. War Sky. O kurde, lipa. Słowek, nie wierzę! Słowek ze 100 osób latuje od Słowka. Guess what? Nie mogę teraz skończyć. Siemaneczko, Słowek, dzięki wielkie za rajdzik, stary. Generalnie beka trochę, bo kończę streama od pół godziny. I tutaj albo ktoś subka wrzuci, albo tutaj ktoś wrzuci do Nate'a, żeby zrobić jeszcze jeden run, jeszcze jeden run, jeszcze jeden run. Że Zalewako, idź się myć. Idź się myć, Zalewako. Zalewako do mycia. Czemu mi ta w tygodniu? Bo w Krakowie w sobotę i niedzielę jest lipa straszna. Drugi meetup będzie w tym. Drugi meetup będzie normalnie w weekend. Legitnie, ale pierwszy. I tak 30 osób będzie, pomimo tego, że środek tygodnia. Ale dużo osób bierze urlopy i tak dalej, nie? W miesiąc wcześniej wiedzieli, to część sobie pobrała urlopy. Witam, pozdrawiamy. No witam, pozdrawiam. Dziękuję za rajdzik, stary. TBIka na pełnej S się była grana dzisiaj. Level up. Level up. Dobra, wystarczy mi już tego. Czwarty breastplate. Idziemy. Szenka jeszcze nie, bo Szenk nie daje expa. Znaczy mało expa daje, wiesz? Szenk generalnie. Quest na nowym serwerze. Uuu, nowy serwerek jest. To ja wiem, że jak jest nowy serwer, to jest taka zadyma tam. I zawsze jest. A ile ma nowy serwer? Ile dni ma nowy serwer? Czy już godzin? Plan na meetup. O, plan na meetup jest prosty. Siedzimy w hali Forum Przestrzenie w Krakowie.
Pierwszy dzień praktycznie cały czas tam, bo bardzo dużo osób będzie się zjeżdżać w różnych godzinach. Będzie albo... będą różne godziny. Ja będę tam od 15, 16, wtedy najwięcej osób będzie przyjeżdżało. Potem o 18, ktoś o 20, o 21, o 22 ktoś tam przyjedzie. Także raczej siedzimy i gadamy i sobie chillujemy, bo to miejsce ma wszystko. Z 5 różnych knajp, różnego typu jedzeń, 5 różnych barów, wszystko co chcecie jest do picia. Także tam można, jest są leżaki, wisełeczka, wszystko jest, szczegóły na Discordzie. Także 4 i 5 września. Potem rozchodzimy się do hoteli, każdy tam sobie ogarnia swoje miejsce. Oczywiście jak ktoś chce na 2 dni wbić, nie? Ale dużo osób na 2 dni przyjeżdża, o dziwo dużo osób na 2 dni przyjeżdża, więc to jest mega spoko. I ten... I drugiego dnia ustalimy sobie gdzieś jakąś zbióreczkę czy coś. I drugi dzień to będzie dzień rozjazdu, pewnie sobie siądziemy też gdzieś, wiecie. Pochillujemy. No to malo, czy ktoś się nas tutaj przygarnie? O, tutaj raczej jest... może ktoś napisz na grupie meetingowej. Meeting Kraków. Na Discordzie. Kurde, ale cisną arczerze. No. Root sort. Wejt, witaj serdecznie, siemaneczko Wejt. Ostatni gaś światło. 10, ale to PvP, także spokojnie. Okej, no to jest co robić, fajnie. Dobrze, dobrze. Ciśnij tam, stary byku, mocno. Miło cię widzieć. Siema Bonikę, dawno mi nie było, witaj serdecznie. Siemano, siemano. Siemanko, 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 okej. Tym przepełnieni runami, lecimy dalej. Ej, zaraz normalnie, szybko leci ten level. Teraz szybciej zabijamy też, no nie? Także Don Tomalo, napisz na grupce, może ktoś, może się złoży z kim na hotel, albo ktoś ci przygarnie w ogóle na nocleg, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. No jak nie, no to też Burwood wynajęła fajny hotel, 100 za noc. Jak na Kraków, to jest za darmo. Next. Masz moje ucho cały czas? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Legendarne ucho z drugiego ladera. Fajna historia z tym uchem. Mam teraz postać na 99 na HC, stary. No, wiesz, możliwe jedno ucho do zgarnięcia, także... To jest dopiero giga mocny temat. Takie ucho asacekowej postaci, masakra. Oj. Nie wiem, co z tego będzie. Świetnie przytankowany. Dawaj, dokończmy tego. Ja czuję, że ten ma jakiś... Ja czuję, że ten ma jakiś loot niesamowity w sobie. Na pewno wydropi jakiś rzadki item albo dobry unikat. No niestety. No niestety, było blisko. Ten co burwy najęło już nie ma miejsc na bookingu, jest jeszcze opcja na statku, co wrzucała info. A, na jakimś statku szarki, faktycznie, no. O, nie szkoda postaci. Nie no, szkoda postaci, dlatego tego nie robię, ale jest taka opcja. Że jest ucho jedno, normalnie. Na żywej postaci jeszcze na HC. Ale nie, nie, nie. Trochę byłoby mi szkoda tej całej historii. Nie chcę tego sprzedać po prostu, wiesz, za siano. Ważne wspomnienia. Hmm.
Gdzie podsumowanie Acelader? Robi się. Robi się, wiesz. A spokojnie. A spokojnie. Okej, okay, next. 9 na HC masz? Tak, tak. W pierwszym tygodniu wbiłem HC, znaczy nowego ladera. W pierwszym tygodniu pękło mozaik sineczką. Pokażę ci, tutaj jest. Para, para, para. Fail to authenticate? What? O. Nadin skurwiel. Jest. Wbiliśmy chyba wtedy 16 miejsce. 16 miejsce na świecie na HC, także nice. A, ja to grałem budżetowo, całkowicie. Bez Enigmy, bez jakiejś Infinity, bez niczego. Biegałem normalnie, jak taki leszcz po prostu. W tym, co znalazłem. Także jestem zadowolony z tego wyniku. Jestem zadowolony. Na haceczku. Fajna przygoda. Idziemy dalej. Pokażę ku tego, no pewnie. To czekaj szybko. Nic ciekawego. Assom które? Czwarte na świecie chyba, albo piąte. Assom. Eku, takie. Hustle. Bulwark. I to 12%. Takie coś, przysięgałem z tym, biegałem cały czas. Damage reduced by 24. Miazga. W tym wbijałem 9-9. To są moje itemy. Natalia. Mozaika jedna. Baza plus 1 do Phoenix Strike, nic więcej. Tutaj plus 3 do Phoenix Strike. Spoko. Takie rękawice. Raven, Dwarf Star, Verdungo, Torczyk, jakieś Allresy, te wszystkie pierdoły. I tyle. I crafty to były jeszcze różne. No. Więc totalnie krapowy ekwipunek. Totalnie krapowy ekwipunek. A Askami. Miałem już piąte miejsce na świecie. Piąte miejsce na świecie. Także mega spoko to wyszło. No mówię, jakbym zainwestował kasę albo ten FG, to byłoby jeszcze lepiej. No i też nie miałem tych kont, nie? Ludzie tam na tych wielu kontach cisnęli. Ja tylko ostatniego dnia to robiłem. Więc tak jakby turbolegitnie. Król amulet był zarąbisty, no. Nice. Broken, była ani. Była ani, miałem ani Hilusa, ale rozdałem. 10 jas. Sprzedaję to. O kurde, ale mnie otoczyli. No, nie zawsze miałem full gierkę, nie zawsze miałem full gierkę. Bardzo dużo, bardzo często nie miałem właśnie full gry. Ostatni dzień miałem tak to ogarnięte, że było ok. Ale tak to niestety większość czasu P3, P5 leciałem. Potem P8 było na przykład na godzinę albo dwie, a potem znowu 3 godziny P3, P5, nie? Także kurde, jakby się miało cały czas full gierkę, to ja ci kręcę, panie. Miazga. Nie, w dzień też Ariku nie miałem pełnych gierek. Bardzo rzadko miałem pełne gierki. Robsko, jak będzie ten, to ja lecę Mozaik Sinką. Ja uwielbiam Mozaik Sinkę. Jest broken i... GG. No, no, no. To było super, jak wymagaliście Ariku, właśnie Ciri tam też. Eszek też swoją Apoliną. No było a ostatniego dnia dobijanie 9-8-9-9 to było takie pospolite ruszenie, niesamowite.
No, były kombinacje, żeby zapieniać tą grę, nie było takie łatwe. Potem poznałem te mordy z tej gildii. No i było super, nie? Okej, 55 wbity, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj. Jest to bardzo wysoki level już. Można lecieć dalej. Można lecieć dalej. Jutro zaczniemy sobie... Od jutra będziemy kontynuować po prostu 55 zelot. Dobijemy sobie elegancko. Jeszcze szęk. Dobra, walniemy szęka raz. Dobrze. Niech ci będzie, Robsko, niech ci będzie. Przeklnął nas, o nie. Grand Scepter. Javelin. Git! Słuchajcie. Dzięki wam za dzisiaj. Gear. Dwie pary tej, ten. Dwie części Sigona. O, taki ring. Taki ring, nic ciekawego, ringi do wymiany jak najbardziej. Pasek fajnie, trzy odporności, trochę life'a. Dual Shell. Don Tomalo, 6 zł 66 groszy. To co, laścik? Dobra, robię lasta, ale teraz lasta, lasta. Dziękuję ci, Don Tomalo. Nie no, jaja są. Jaja są na dzisiejszym streamie, słuchajcie. Oho, wybombiło. Wybombiło przez chwilę. Już myślałem, że stream się wkurzył i powiedział nie, nie, nie. Lecimy w takim razie z laścikiem. Lecimy z laścikiem, a montuję te... czy montuję? Dodaję te rzeczy na YouTube'a. No, także dzisiaj Duriel's Shell wygrał. Duriel's Shell kompletnie wygrał. Nie, to nie UPC, to ścina taka przy ładowaniu, wiesz? Muszę co jakiś czas resetować D2R, bo jak za dużo jest D2R-ki, to się tam ta pamięć potężna zapycha, wiesz? I stąd ta lipa. Okej. Okej. Co ja robię? Czemu mi się przyczyło na dolar kurast? Znaczy na kurast. Dzięki, Dentomajo, dzięki. Dzięki mordeczki za dzisiaj. Seciur, witaj w internetach znowu. Tak, ja w ogóle mi się pomyliło, bo ja już mam taki robsko odruch, że od razu tworzę nową postać do speedrunów. Ty, już są jaja. No, ja widzę, że tutaj już... ja widzę, że tutaj już gra sama ma dość. Ja widzę, że tutaj gra sama ma dość. Throw damage. Nice. Bardzo nice, bardzo nice. Bardzo nice. Jeszcze mamy to. Full plate mine. Okej. Słuchajcie. Dzięki wielkie, intensywnie. Jutro lecimy w piekło, jutro lecimy w Nightmare. Ubieramy tego bydlaka, dajemy mu więcej damage'a i kończymy gameplay tak naprawdę. I wybieramy inną klasę, także to są szybkie szpile, słuchajcie, nie ma na co czekać. Także słuchajcie. Dziękuję bardzo. Z jakiej streamlando, z tego meetingu proszę, bo nieobecny będę. No właśnie. Właśnie nie będę tego streamował, nie? Właśnie nie będę tego streamował. Tak fajnie właśnie, wiesz. Poza streamem. Wszystko, co się wydarzy na meetingu, zostaje na meetingu.